Lipiec. Lato już zawitało do nas z pełną gamą swoich wszystkich oblicz. Były już przyjemne, ciepłe dni, upalne, a nawet burzowe. Wraz z nadejściem lata wielu z nas wybiera się nad wszelkiego rodzaju zbiorniki wodne, w tym chociażby nad jeziora i rzeki, by zaznać kąpieli. Nie tak wielu jednak wie, że według słowiańskich wierzeń miejsca takie zamieszkują wodniki, które w przeciwieństwie do poprzednio opisywanego domowika nie są zbyt miłymi demonami, ponieważ spotkanie z nimi może grozić utopieniem. I nie, wodnik, którego dziś opiszę, nie ma żadnego związku ze znakiem zodiaku. Słowianie wierzyli, że wodniki są opiekunami i władcami wód śródlądowych, czyli wspomnianych jezior i rzek, ale i również stawów i rowów wypełnionych wodą. Na Kaszubach wodniki nazywano mumaczami i mogły one zamieszkiwać także studnie. Wodniki w kulturze często są mylone z utopcami, czyli demonami, które powstają z dusz topielców. Właściwie trudno dokładnie określić, jak rodzi się wodnik. Niektóre podania głoszą, że wodniki powstają z muł lub gliny zgromadzonych na dnach wodnych zbiorników. W kulturze japońskiej istnieje odpowiednik słowiańskiego wodnika, którym jest kappa. Również jest złośliwy i zamieszkuje blisko zbiorników wodnych, jednak o tak orientalnych postaciach opowiemy sobie innym razem. Jak już wspomniałam, spotkanie z wodnikiem może zakończyć się nie najlepiej. Wierzono, że wodniki topią zwierzęta przeprawiające się przez wodę, jak i ludzi, choć w przypadku tych drugich sytuacja może wyglądać inaczej. Jeśli człowiek będzie szanował akwen, nad którym się znajduje, to wodnik może nawet zaoferować mu pomoc w razie niebezpieczeństwa. Jednak jeśli będzie zachowywał się nieodpowiednio, szczególnie narażone są osoby zażywające kąpieli w nocy, wodnik w najlepszym wypadku tylko ich nastraszy, a w najgorszym porwie na samo dno i utopi. Swoją drogą w niektórych regionach wierzono, że wodniki posiadają na dnach wód całe pałace złożone z kryształu, szkła lub lodu. Jak rozpoznać wodnika? Demony te opisywane są jako postacie, które potrafią zmieniać swoje kształty, przybierając wygląd dowolnego zwierzęcia, zazwyczaj wodnego, czyli na przykład ryb. Tak przedstawiane były utożsamiane z największymi rybami znajdującymi się na czele ławicy. Wodniki posiadają także swoje antropomorficzne wcielenie, które przypomina najczęściej postać niskiego, ślizgłego starca, posiadającego błonę między palcami. Podobno jeśli chodzi o ubrania, przepada za kolorem czerwonym. Słowianie znali kilka sposobów na radzenie sobie ze złośliwymi wodnikami. Składali dość duże ofiary ze zwierząt, które topili w danym akwenie, np. krowy czy kozy. Na Mazurach znane było także topienie raz do roku jednej kury. Najbardziej pacyfistyczne wydaje się jednak wrzucanie poświęconych monet. Istniały także porady, by w razie potrzeby ugodzić wodnika nożem lub innym rodzajem broni, lecz to już w sposób wyjątkowo mało polubowny. Wodnika podobno można było niekiedy zobaczyć, jak wygrzewa się na słońcu obok swojego akwenu. W tym wypadku najbardziej rozsądnym rozwiązaniem było po prostu szybkie oddalenie się od tego miejsca i darowanie sobie kąpieli. Słowianie zakazywali także kąpieli przed nocą kupały, ponieważ wtedy wodniki były wyjątkowo aktywne. Na szczęście noc kupały odbyła się w tym roku 21 czerwca, więc to już nas nie dotyczy. Jak widać, wodniki mogą zasiać w nas sporą niepewność przed letnimi kąpielami. Moim zdaniem najlepszym sposobem, by uchronić się przed wodnikiem lub jak kto woli po prostu przed utonięciem, jest zachowanie ostrożności i najlepiej wybieranie wód, które są podstawową ochroną ratownika. Ponadto powinniśmy szanować miejsce, do którego się udajemy, czyli nie hałasować, nie śmiecić i po prostu być odpowiedzialnymi ludźmi. Życzę Wam, abyście na swojej drodze tego lata spotkali jedynie pomocne wodniki.